podczas salonu samochodowego we Frankfurcie na stoisku Citroena obok Citroena C3 C-Cross spotkaliśmy PR menadżera Citroen Polska, pana Tomasza Muchę. A propos tego samochodu, czy to jest C3, bo wygląda taki wyrośnięty? Rzeczywiście debiutujący tutaj we Frankfurcie C3 Aircross jest autem, który uzupełnia ofertę w segmencie B, w segmencie samochodów małych. C3 Aircross to sylwetka typu SUV, samochód, który ma 4,15 m, czyli jest przeszło 16 cm dłuższy od modelu C3, dysponuje też większym bagażnikiem od 410 do 520 litrów. Modułowym wnętrzem mamy dzieloną, przesuwaną 15 cm kanapę, wysokie wnętrze, relingi, no i typową dla SUV-a stylistykę, mocna budowa, zwarta budowa, do tego zwiększony prześwit do 16 cm, czyli jest to auto, które może poruszać się w trudniejszym terenie, ale zasadniczo odpowiada na zapotrzebowanie tego, czego dzisiaj szuka klient polski, czyli auta, które jest spore w środku, ale które z drugiej strony łatwo zaparkować i w którym mamy wysoką pozycję i wygodną pozycję za kierownicą. Citroen C3 Aircross jest modelem, który powstał w kooperacji z Oplem Crosslandem. Są to auta, które technologicznie są spokrewnione. Niemniej każda z tych marek w sposób charakterystyczny wyraziła wygląd tego samochodu. My prezentujemy auto o typowej dla Citroena charakterystyce, typowej dla Citroena charakterystyce zawieszenia. Personalizacją mamy tutaj do dyspozycji prawie 90 personalizacji zewnętrznych, 5 różnych kolorystyk wnętrza, ale także możliwość dobrania jednego z trzech kolorów dachów, czy też elementów dodatkowych, takich jak relingi dachowe, osłony lusterek w innym lakierze, czy też detale zewnętrzne, które decydują o tym, że samochód wygląda bardziej indywidualnie. Czyli mamy zdecydowanie tutaj przestrzeń, którą gospodaruje Citroen, czyli samochody, które wyglądają indywidualnie, które można układać wedle swojego usposobienia. No i zgodne z tym, co mówi Citroen, czyli samochody dla ludzi. Samochody dla ludzi, a jeżeli popatrzymy się na hasło tegorocznego salonu, przeżyjmy przyszłość, u Was przyszłością jest mały SUV, natomiast nie macie samochodów elektrycznych. Mały SUV, ponieważ takie są tendencje rynkowe i dzisiaj klienci wybierają SUVy. Przez ostatnie 4 lata sześciokrotnie w Europie wzrósł rynek samochodów tego typu. Także nie chcielibyśmy tego przespać, stąd też w ofercie Citroena tą przyszłością jest to, czego chcą od nas klienci. Zatem oferta musi być dostosowana do tego, o co zabiega rynek. To ta bliska przyszłość, a ta dalsza, o którą pytasz, to oczywiście samochody elektryczne i hybrydowe, które są nieuniknione. Takie też są plany grupy PSA. W niedalekiej przyszłości zaprezentujemy cały plan produktowy związany z samochodami hybrydowymi, które korzystają z technologii wsparcia silnikiem benzynowym, ale też w pełni elektryczne pojazdy, które będą dostępne we wszystkich trzech markach. Citroen tutaj we Frankfurcie pokazuje auto elektryczne. Jest to auto niskoseryjne, Citroen Emehari w serii specjalnej by Courgette. Wspólnie z domem mody Courgette, który podobnie jak Citroen ma bardzo lifestyle'owy charakter i ujmuje swym sposobem projektowania, podobnie jak Citroen ujmuje swym sposobem projektowania samochodów dla ludzi, którzy szukają indywidualizmu, wyrażenia siebie i mocno podkreśla styl. Citroen Emehari w wersji pełni elektrycznej produkowany jest w serii około 1000 samochodów rocznie. Bardziej służy do tego, by pokazać charakter Citroena, natomiast w pełni seryjne samochody wkrótce też ujrzą światło dzienne w naszej marce.